где-то попрыгать. Здесь мокро. Потому что страшно все-таки. Ой, блин, тут уже канал. А вон второй. Ёлки. Był czas, kiedy będąc szlachcicem można się było czuć jak król życia. Współrządzić wielkim państwem, być równym najpotężniejszym bogaczom i nie klękać przed nikim. I przyszedł czas bliższy współczesności, kiedy szlachcic kojarzył się z człowiekiem z bagien, w łapciach skory brzozowej, żyjącym w kurnej chacie, niepiśmiennym kopaczem kartofli pod płotem. Bo powiedzmy 100 lat temu ziemianin to był ktoś mający ziemię, dwór, chłopów poddanych, no chłopów mu zabrano, ale na wsi o dawnych stosunkach pamiętano dobrze. Majątkowo, cywilizacyjnie taki pan ziemianin górował nad chłopem w stopniu trudnym dla nas do pojęcia. A szlachcic to był raczej ktoś na poziomie chłopa, no tyle, że mógł pamiętać, że miał herb. Nikt się nie chciał zadawać z taką hołotą. Gdzie tutaj leży granica? Kiedy szlachta się tak stoczyła? Dość oczywistym punktem zwrotnym jest moment upadku państwa. Szlachcic to był obywatel. Nawet z łaciny słowa takie jak civis, civilis, obywatel i obywatelski tłumaczono często jako szlachcic i szlachecki. Kiedy istniała Rzeczpospolita, to formalnie cały czas głos pana wojewody Radziwiłła i pana Kowalskiego ważył tyle samo. Pan Radziwiłł nie chciał być rozsiekany szablami na sejmiku, a tamto różne przygody się senatorom zdarzały. Ale kiedy przyszedł dobry pan car, czy król pruski, czy cesarz Austrii, to wreszcie zaprowadzono w Polsce ład. Zasada równości poszła się topić na bagnach, nie było już barier dla wylewania pogardy wiadrami z góry na dół. Ale dopóki trwała republika, szlachta to była grupa równie zróżnicowana jak społeczeństwo czy ciało obywatelskie dzisiaj, kiedy prezes spółki giełdowej i samotna matka z byłego PGR-u to są formalnie równe osoby pod względem pozycji prawnej i siły głosu. Jeśli więc chodzi o odsetek całej ludności należący do szlachty, to mamy bardziej różne kombinacje statystyczne niż bezpośrednią wiedzę. Kiedyś obowiązywały szacunki wokół 10%, które uzyskali dawni historycy poprzez dosyć wątpliwe wymnożenia łanów uprawnych albo gospodarstw domowych wziętych ze spisów poborowo-podatkowych. Emanuel Rostworowski przez utrząsanie wielu źródeł tego typu i spisów rosyjskich porozbiorowych doszedł do 7,5% znak zapytania. W każdym razie była to liczba przygniatająca szlachtę w innych krajach, a także zostawiające w tyle odsetki mieszkańców dopuszczanych do głosowania przez progi majątkowe w demokracjach wczesnego wieku XIX. Dzisiaj więc przyjrzymy się 10 rodzajom owej masy w kolejności mniej więcej od najmniej wpływowych do najbardziej. Będzie sporo uproszczeń, ale chciałbym skończyć swoją wypowiedź przed nowym rokiem, więc rozumieć. Numer 10. Szlachta podległa i czynszowa. Na szarym końcu trzeba umieścić zjawisko, które zachowało się ze średniowiecza i, jak to zwykle bywa, podkopuje tę całą równościową ideologię Rzeczypospolitej. Otóż szereg naprawdę grubych ryb, takich jak książę Łowicki, czyli z urzędu prymas arcybiskup gnieźnieński i część magnatów litewskich, miało w swoich dobrach szlachtę zależną. Taka szlachta mogła uprawiać ziemię tylko na podstawie przysięgi na wierność swojemu panu, pod którym musiała to służyć w wypadku wojny. Na Litwie nazywano tych ludzi bojarzynami putnymi, czyli w wolnym tłumaczeniu bojarami do roboty. Było to dosyć marginesowe i rzecz jasna taki element był bardzo chętny do wymsknięcia się swoim powel się Boże lordom. Odbijało się to przy różnych rozruchach w kraju, a także w walce na to, kto ma lepsze papiery, autentyczne albo nie, świadczące o tej podległości lub jej braku. Poza tym było tak, że szlachta z biednych terenów, takich jak Podlasie czy Mazowsze, pozostawała w końcu zupełnie bez ziemi wskutek podziałów spadkowych czy długów, i szła uprawiać czyjąś ziemię za czynsz. Szlachcic bez własnej ziemi to już bardzo niski upadek i w wielu miejscach i okresach
mógł mieć problemy z wykonywaniem swoich praw politycznych, choćby z prawnego punktu widzenia pozostawał szlachcicem. Zatem tacy panowie lądują na miejscu 10. Numer 9. Szlachta robiona. Na przedostatnim miejscu znajduje się, cytując klasyka, jakaś porażka i dramat tego sarmackiego społeczeństwa. Oficjalnie rozumiecie, od początku XVII wieku dało się zostać szlachcicem tylko decyzją Sejmu i tylko za zasługi wojenne, czyli już nie było więcej awansowania na szlachtę przez króla. Ale szlachta też nie była nigdzie spisana i jeżeli zachowywaliście się jak szlachcic i okolica uważała was za szlachcica, no to z praktycznego punktu widzenia byliście szlachcicem. Tak się otwiera pole do różnej działalności. Powiedzmy, że jesteście drobnym właścicielem jakiejś woli wygwizdowskiej i oczywiście chcielibyście mieć służbę w domu i do zarządzania waszych poddanych. Żeby zrobić należyte wrażenie, to wypadałoby, żeby ta dwórka zabawiająca żonę i podająca nalewkę to też była szlachta. U bogatych ludzi służy szlachta, ale też u was się nie przelewa. Co robić? Jest sposób. Wziąć jakichś bardziej rozgarniętych poddanych, ubrać trochę lepiej i zacząć ich tytułować na wasz mość pan i mościa panno przy gościach i na co dzień. Dobre i tanie rozwiązanie, bo przy okazji ogólnie ludzie, których można w każdej chwili wsypać, że nie są szlachtą, bywają wierniejsi. To jest tylko najpowszechniejsza z metod, jakimi nielegalnie wpychano się do stanu szlacheckiego. Kluczem jest ogłada, znajomości i z czasem jakiś kawałek ziemi na własność albo w dzierżawie i się jest na dobrej drodze. Tak starali się postępować na przykład plebejusze działający jako prawnicy, a także bogaci mieszczanie. Prawdopodobnie te dziury w systemie plus możliwość ucieczki na Ukrainę, gdzie było dużo ziemi, odpowiadają za brak jakichś poważnych buntów chłopskich w Rzeczypospolitej. Natomiast jak się już zrobiliście szlachcisem, to lepiej było o tym nie mówić, dlatego ta grupa to nie była żadna siła polityczna. Numer 8. Szlachta miejska. Z prawnego punktu widzenia w szlachcie nie było wolno kręcić żadnych biznesów, miała być stanem rycerskim, spełniającym się w obronie Rzeczypospolitej. Zboże z własnej ziemi trzeba było sprzedać, ale na tym koniec, albo oficjalnie było się w ogóle wyrzuconym ze stanu. Jednak znowu czasem trzeba było podjąć trudną decyzję o sięgnięciu po pogardzaną kupiecką miarę i odważniki, albo pójść do wolnego zawodu i leczyć ludzi, albo sprzedawać niezawodne alchemiczne metody na przetwarzanie ołowiów złota. Była to grupa globalnie mało liczebna, ale widoczna w takich miastach jak Warszawa, gdzie na sejmiku w kościele świętego Marcina szlachta miejska gremialnie pokazywała się, żeby się zaprezentować jako herbowi, lepiej niż ci sąsiedzi mieszczanie. Ale wciąż nie traktowano takich ludzi z jakąś szczególną rewerencją. A była też szlachta tak zwana brukowa, już mędz zupełny, jak to pisano. Szlachta brukowce siedzący w miastach, ci są żebracy, próżniacy, pijacy, a często hultaje. No i niestety władze miejskie musiały sobie ciężko radzić z takim elementem, który w razie jakichś problemów z prawem najchętniej zasłaniał się urodzeniem. Między tą grupą a pojedynczymi wzbogaconymi szlachcicami w miastach działa rzecz jasna przepaść i trudno tu mówić o dostrzegalnej wspólności interesów. Pozostawmy ten problem na miejscu 8. 7. Szlachta chodaczkowa. Tutaj pojawiają się wreszcie ludzie, których status społeczny opiera się na dziedzicznym posiadaniu pewnej ziemi, czyli tak jak sobie wyobrażano wtedy porządną, sensowną szlachtę. Przy czym mówimy tutaj o klasie, jak to się dzisiaj mówi, małorolnych, którzy mogą mieć jedną zagrodę czy wręcz jeden zagon, to znaczy musisz orać pługiem w jednej linii, bo krok w lewo albo w prawo i już jest ziemia sąsiada. Taka szlachta nie miała innego wyjścia jak samemu robić w polu. Był to częsty widok na ubogich i gęsto zaludnionych ziemiach Rzeczypospolitej, na czele znowu z Mazowszem. Najbogatsze dzisiaj polskie województwo było kiedyś uważane za zagłębie ciemnoty, gdzie mieszkają śmiesznie mówiący biedacy, mazurzy, mazuzy. Typowa ironia historii. Szlachta uboga, i takie akurat określenie się zdarza w źródłach z epoki, miała skłonność do mieszkania razem w jednej wsi i taką wieś nazywano Zaściankiem.
Czym się tacy ludzie zajmowali poza tym? Na Rusi Czerwonej, gdzie w ogóle panowały bardzo twarde, męskie klimaty i każdy miał dom ufortyfikowany przed Tatarami i sąsiadami, grasowały wręcz rozbójnicze bandy szlachty chodaczkowej, jak to ujął Władysław Łoziński. Na mniej by tak rzec kozackich terenach taka szlachta chętnie szła do wojska i pokazywała się na sejmikach. Była bardzo przywiązana do swojego statusu. Często transport i alkoholowo-mięsny poczęstunek zapewniała tutaj magnateria, zwłaszcza w XVIII wieku. I nie jest to zjawisko dziwne, bo podobnie politykowali we wczesnych Stanach Zjednoczonych ludzie tacy jak Jerzy Waszyngton i inni ojcowie założyciele tego państwa. Poniekąd obywatele upośledzeni majątkowo dostawali kiełbasę od razu na miejscu, zamiast obietnic wyborczych, tak jak dzisiaj. Mówiąc krótko, ta szlachta chodaczkowa, zaściankowa, zagonowa była biedna, ale jej siła tkwiła w liczbie. Jeszcze na początku XVIII wieku Stanisław Dunin-Karwicki radził rozdmuchiwać oficjalną liczbą szlachty polsko-litewskiej, żeby się nas bardziej bali za granicą. Numer 6. Szlachta służebna i domowa. Mówiliśmy o metodzie robienia sobie służby domowej z chłopów upozowanych na szlachtę, ale odpowiednim sposobem było rzecz jasna robienie służby w rzeczywistej szlachty rodowitej. Była to także całkiem sensowna kariera, czy przynajmniej etap życia szlachcica, żeby pójść na dwór do kogoś zamożniejszego, otrzaskać się towarzysko, nabrać ogłady, popatrzeć jak się żyje. Złośliwy pan wojewoda poznański Stefan Garczyński, swoją drogą arcyciekawy ideolog, powiedziałbym kapitalizmu wojennego, pisał o sługach tak. Wszakże polski język, gdy tej zażywa ekspresji sługa od pana odstał, oczywiście pokazuje, że sługa nic nie powinien robić, tylko jeść, pić, wąsy kręcić, a panu asystować i tak długo stać, póki nie odstanie. Prawdy jest w tym tyle, że zadaniem służby było w tamtych czasach przede wszystkim tworzenie wokół pana takiej aury ważności i prestiżu. Jeżeli otacza mnie cała gromada ludzi do zabawiania mnie, to oczywiście jestem nie byle kim. Taka jest logika społeczeństwa przedprzemysłowego, a pewnie i nie tylko. Poza grupą ludzi do wyglądania była cała warstwa rozmaitych urzędników i agentów magnackich, którzy byli od zarządzania majątkami, załatwiania interesów, trzymania ręki na pulsie polityki po różnych prowincjach i sejmikach. Tacy obywatele pozostawali w różnym stopniu zależności od swoich mocodawców. Im bardziej państwo się rozkładało, a majątki koncentrowały, tym oczywistsza to była kariera, często droga do sporych dzierżaw i majątków. Byli też ludzie, którzy sami mieli dosyć szanowaną pozycję, ale robili rzeczy dla magnaterii i tak bardziej po znajomości. Chociaż więc najniższa szlachta na czyjej służbie nie znaczyła wiele, to górne frakcje tej kategorii właściwie powinny podskoczyć o kilka oczek w naszym rankingu. Numer 5. Szlachta drobna i cząstkowa. Mamy tutaj na myśli szlachtę, która przekroczyła ten magiczny próg. Już ma własnych poddanych. To trochę zmienia rozmowę. Chociaż z drugiej strony taki pan, który może już komuś coś kazać, wciąż może klepać biedę i nawet być bliższym mentalnością swoim chłopom, wszystkim dwóm, niż sąsiadowi magnatowi. Posiadanie kawałka wioski, która może być podzielona nawet między kilkunastu szlachciców, każdy ma jakichś tam poddanych i trochę chat, otóż taki układ rodzi wiele problemów. Często bywało tak, że senator kupował taki kawałek wsi i później jednego po drugim środkami o rozmaitym stopniu legalności eliminował wszystkich kochanych sąsiadów. Ponownie społeczeństwo przedprzemysłowe, pazerność na ziemię to jedna z głównych sprężyn, która porusza tamtych ludzi. Dlatego szlachta cząstkowa to warstwa, w której raczej trudno się utrzymać. Obowiązuje zasada go big or go home, trzeba się wybić wyżej, nazbierać tych wiosek, postawić porządny dwór, albo pogodzić się z siedzeniem wśród szlachty ubogiej. Numer 4. Szlachta wojująca. Wojsko zawodowe to była także wtedy poważna opcja awansu społecznego i zresztą nie tylko dla szlachty. Oczywiście każdy obywatel musiał służyć w pospolitym ruszeniu i stawiać się regularnie na popisy z bronią, albo przynajmniej kogoś przysłać w wypadku kobiet albo ludzi, by tak rzec, na chorobowy. Ale dało się też pójść na stałe pod chorągiew w kraju czy za granicą, przy czym w Rzeczypospolitej istniał stały problem z dawaniem żołnierzom rzeczywiście żołdu.
Stąd robiły się konfederacje wojskowe, temat stanowiący całe oddzielne trzęsawisko. Główne korzyści wynikały z łupów oraz samego wyjścia w wielki świat. Wojsko było cały czas jako siła ważnym elementem w różnych rozgrywkach politycznych. Przez większość czasu istnienia Rzeczypospolitej główne oddziały stałe to było tak zwane wojsko kwarciane, utrzymywane w teorii z dóbr królewskich, które królowie w większej mierze wydzierżawiali magnaterii, i w teorii broniące granicy przed Tatarami, ale wyprowadzano je nieraz w inne miejsce. W okresach rozruchów czy bezkrólewie sprawą kluczową było przekapacenie hetmana i sprowadzenie wojska w kluczowe miejsce, albo właśnie wyprowadzenie go jak najdalej. Na przykład w czasie Rokoszu Sandomierskiego, tak zwanego Zebrzydowskiego, szlachta domagała się obrony granic, ale hetman Żółkiewski zgodził się przyjść do Małopolski walczyć z tąże szlachtą. W takich warunkach pokazywała się owa słynna wielka władza hetmańska. Jednak władza hetmana nad armią faktycznie nie była taka całkowita, zwłaszcza kiedy już długo nie było żołnierzom z czego płacić. Wtedy wojsko się konfederowało i czyniło generalny zamęt. Numer 3. Szlachta prawnicza i urzędnicza. Kiedy w latach 30. XIX wieku Henryk Grzewuski pisał swój zbiór gawęd szlacheckich Pamiątki Soplicy, jego główny bohater Seweryn Soplica, którego nazwisko trafiło też potem do pana Tadeusza, został uczyniony przez pisarza prawnikiem. To nie jest przypadek. Dawna Rzeczpospolita pasjonowała się prawem bardzo i szczerze i nie przeszkadzała temu szeroka znajomość środków pozaprawnych. Jeżeli uznawano zrywanie sejmów, chociaż już wszyscy mieli tego serdecznie dość i nienawidzono zrywaczy, jeżeli takiego Augusta II naród nie zostawił, chociaż sobie strasznie nagrabił i został zupełnie wyparty przez Szwedów, to dlatego, że społeczeństwo trzymało się stanu prawnego kurczowo, kiedy tylko mogło, może trochę inaczej niż dzisiaj. To było przecież prawo, które sami sobie ustanowili i ten motyw często powraca w pismach. Można powiedzieć, że pieniactwo, ciągłe procesowanie się i spory były objawem wiary w system prawny, jakiejś gorączkowej aktywności tamtych ludzi, znowu nieco podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, które słyną z procesowania się o wszystko do dzisiaj. W największym skrócie głównym organem sądownictwa Rzeczypospolitej dla szlachty były wielkie trybunały koronne i litewskie, w których członkostwo było obieralne i odnawiane co roku na sejmikach. Byli jeszcze królewscy starostowie od ciężkich przestępców złapanych na gorącym uczynku i częściowo elekcyjni podkomorzowie od spraw granicznych. Wokół spraw prowadzonych głównie w trybunałach, na których rzecz jasna powszechnie wieszano psy, że sądowe łotry itd., roili się najemni prawnicy, których nazywano wtedy prokuratorami. Nieraz pochodzenia plebejskiego. Jak to pisał pewien szlachcic, wspomnę najemne ugarze, prokuratory. Jest to u nas pestientiale wirus, a zaś nie widzisz, jako idą w rzeczach, jako się bogacą. Ludzie zacni przed drzwiami stoją u nich, a jakimi figlami szalbierstwy ci ludzie rosną. Także tak jak dzisiaj, ludzie odpowiadający za sprawy toczące się zwłaszcza o wielkie majątki, mieli swoją wagę. Trochę na marginesie pozostawiam ludzi, którzy wchodzili na wielkie salony przez wykształcenie i łaskę króla. No bo Sejm miał dokładnie zero urzędów do przydzielenia. Na przykład Jan Szembek czy Jan Przebędowski, obaj ministrowie i senatorowie ze średniej szlachty wyniesieni przez króla, byli strasznie pogardzani właśnie dlatego, że uchodzili za jego bezwolne kreatury bez żadnej własnej samodzielności na urzędzie Rzeczypospolitej. Ale też takich typowo biurokratycznych urzędów Rzeczpospolita nie miała za wiele, więc to była bardzo wąska ścieżka do znaczenia w tym państwie. Numer 2. Szlachta średnia. Wreszcie dochodzimy do obywateli mających poważne majątki, powiedzmy więcej niż 5 czy 6 wsi, co pozwala im na dosyć stabilne życie i w miarę dobrą edukację. Może nawet wystarczyć na wysłanie synów na jakąś pouczającą podróż zagraniczną, do Włoch, Francji czy Niemiec. Byli to więc ludzie o dosyć szerokim pojęciu o świecie, co nie musiało oznaczać przyjęcia zachodniej mody czy paradygmatów myślenia, np. absolutyzmu. Wciąż wpływy takiego średniego szlachcica zamykają się w obrębie województwa, ale z kolei w tych ramach są w stanie zwalczać wpływy arystokracji. Na terenach Polski, w Wielkopolsce i Małopolsce zwłaszcza, w XVIII wieku wciąż sejmiki miała opanowane szlachta średnia,
ciesząca się większym zaufaniem panów braci niż magnateria. Nawet na Litwie, żeby to jakoś wyglądało, to słuchano się chętnie jakiegoś miejscowego statysty zaprzyjaźnionego z wielkim panem niż jego samego. Stąd średnia szlachta była, jak wskazują historycy, właściwą klasą polityczną Rzeczypospolitej. W tym sensie, że ci ludzie posłowali na Sejm i zajmowali stanowiska obieralne. Domeną magnaterii była zaś łaska królewska. Jak ktoś wszedł na drogę wyższych stanowisk nadawanych w ten sposób, to już miał nadzieję na skapnięcie różnych nadań ziemskich i nagromadzenie majątku. W takim typowym państwie nowożytnym średnia szlachta polska to byłoby po prostu szlachta. Całą resztę przygonić, jak to w praktyce zrobili zaborcy. A magnateria to byłaby wydzielona, utytułowana arystokracja hrabiów, markizów i książąt. Numer 1. Magnateria. Na czele naszego niby rankingu znajdują się, tak jak w większości państw w dziejach, ludzie o największym majątku. Część magnatów to pozostałości po dawnych możnowładcach litewskich, często wywodzących się z odprysków litewskiej dynastii Giedyminowiczów albo ruskich Rurykowiczów. Inni obłowili się na osadnictwie dzikich pól ukraińskich. Ale zawsze było tak, że najbardziej na początku danego rodu magnackiego, lecz i potem, duża część ich potęgi nie była wcale prywatna. Trzymało się ziemie królewskie jako starostwa, które stawały się de facto dziedziczne, i urzędy Rzeczypospolitej, które stały się z czasem dożywotnie. To samo w sobie nie było jakoś dziwne na tle europejskim, bo wszędzie rządziło się za pomocą arystokracji. To, co wyrównało sytuację naszej magnaterii, to jej niezależność od króla. Pomijam w tym momencie ówczesną republikańską krytykę takiego stanu rzeczy. Historia Rzeczypospolitej to w zasadzie historia sojuszu królewsko-magnackiego i czasem sojuszu magnacko-szlacheckiego, kiedy król snuł różne plany zbyt otwarcie. Tylko w kilku kryzysowych sytuacjach doszło do układów magnaterium spychających na bok, sojuszu królewsko-szlacheckiego albo ruchu mas szlacheckich, który się niby ciągnął do początku XVII wieku, ale nigdy nie doszedł do pełnej władzy. Oczywiście potem były walki różnych stronnictw, ale mówię w tej chwili o tym, jakie grupy społeczne rządziły, a nie jakie konkretne osoby. To pokazuje, że magnateria była w takim wygodnym miejscu, że zawsze się podłączyła albo jako doradcy i wykonawcy króla, albo jako przywódcy szlachty. Ci ludzie byli jako pospokrewniana ze sobą sitwa, mówiąc nieładnie, nieusuwalni. Oficjalna równość ze szlachtą mierziła, jak wiadomo, panów magnatów. Dlatego często dążyli do dostania tytułów hrabiowskich czy książęcych za granicą, z czym społeczeństwo szlacheckie walczyło bardzo ostro. Podobnie było z próbami tworzenia przez królów orderów, bo order to był wtedy mocniejszy niż dziś sposób na wydzielanie spośród obywateli jakiejś zamkniętej specjalnej grupy. Podsumowanie. Szlachta, jak mogliśmy zobaczyć, zajmowała się wszystkim. Byli wśród niej i żebracy, i przyszli królowie, jak Sobieski czy Poniatowski. Byli rolnicy i rzemieślnicy, oficerowie i prawnicy, i ludzie na dochodzie pasywnym z majątków wielkości europejskiego państewka. Istniała tutaj pewna ruchliwość, choć nie taka, jaką mógł potem obiecać przemysłowy kapitalizm. Do szlachty dało się wejść tylnymi drzwiami, dało się też zostać magnatem. Biorąc pod uwagę, jak zestaw wielkich familii w wieku XVIII różni się od tego w wieku XVI. Ciągnąca się potęga Radziwiłłów to jest raczej wyjątek potwierdzający regułę. Zapytacie teraz, jaki wypływa wniosek z tej całej wyliczanki. Kusi, żeby powiedzieć, że nic specjalnego. W tym sensie, że Rzeczpospolita miała społeczeństwo analogiczne z jednej strony do sąsiednich np. państw niemieckich z podziałem na stany, a z drugiej strony do typowych republik aż po wiek XX, gdzie poza obywatelami jest ludność nieobywatelska, niegłosujące kobiety, a aż do wojny secesyjnej częstej niewolnicy. Owe dwie logiki, obywatelska i stanowa, tworzyły taki przekładaniec, gdzie nagle z najróżniejszych grup robił się jeden stan rycerski, uznający się zarazem za suwerenny lud republikański. Państwo polsko-litewskie jest stacją w rozwoju koncepcji dawnych Rzeczypospolitych, takich jak Ateny i Rzym. Pokazuje, że może istnieć duże państwo wolne, nie miasto i nie kanton, i że fundamentalnie da się oddzielić kwestie religijne od deliberacji ludu politycznego i jako takie pomaga przygotować grunt pod swoistą zemstę z zagrobu w postaci załamania systemu monarchii i absolutyzmu.
Czy to oznacza, że Rzeczpospolita była jakąś Arkadią i jej sytuacja społeczna jest godna pochwały? Czy wszystko da się wyjaśnić tym, że Sarmaci tkwili w paradygmacie społecznym i politycznym swoich czasów? Jestem jak najdalszy od takich twierdzeń. Rzeczpospolita była państwem pod wieloma względami koszmarnym, ale nadal jednym z nielicznych, gdzie w ogóle dało się żyć jako wolny człowiek przez jakieś 300 lat. Mało kto żyje jakieś 300 lat, ale gdyby. Napawanie się rozwarstwieniem szlachty to jeden z najbardziej spranych i słabych argumentów antysarmackich wyciągniętych z publicystyki XIX wieku. Czy demokracja szlachecka była fałszem, bo była szlachta biedna i bogata? Trudno wskazać jakieś demokratyczne społeczeństwo, gdzie tego typu różnic nie było. No chyba, że uznajemy, że starożytna Sparta to było główne i może jedyne państwo demokratyczne w historii. Tylko, że tam rządami ludu nikt faktycznie nie szalał. To jest ważny problem z punktu widzenia teorii polityki, żeby zapewnić każdemu obywatelowi rzeczywiście równy wpływ na rządy. I z tego Rzeczpospolita zdawała sobie sprawę, co widać choćby po całym nurcie antymagnackim myśli politycznej. Czy dzisiejsze państwa traktują tę kwestię tak poważnie, to moim zdaniem można mieć wątpliwości. Dlatego zrozumienie podziałów wśród szlachty bardzo pomaga w zrozumieniu życia tego państwa. Ale nie sądzę, żebyśmy mieli dzisiaj prawo do lekceważenia Starej Republiki z tego powodu. Panie siostry i panowie bracia, dziękuję za wysłuchanie mnie. Jeśli chcecie więcej o Rzeczypospolitej, możecie zasubskrybować, skontaktować się ze mną przez komentarze albo sejmik na stronie, adres w opisie, lub po prostu zobaczyć inne filmy. Do zobaczenia.